Cześć, z tej strony Mateusz, jak możecie widzieć już po tytule tego filmu. W dniu dzisiejszym chciałbym z wami porozmawiać na temat komputerów od Apple, ale nie pod kątem ich wyboru, to znaczy jakiego Maca kupić na przykład w 2022 roku, a co zrobić tak naprawdę po jego zakupie. Czyli można założyć, że macie już Maca, jesteście świeżymi użytkownikami, no i teraz pojawia się pytanie, jak to w ogóle wszystko ogarnąć, jak działać tak naprawdę z tym systemem. Tak naprawdę ten film to jest odpowiedź na wasze liczne komentarze, czy też prośby, jakieś pytania odnośnie tego, jak właśnie w ogóle zacząć, jak robić konkretne rzeczy, jak sobie to wszystko ustawić. Także mam nadzieję, że ten film okaże się wam przydatny. Z drugiej strony dla tych bardziej zaawansowanych użytkowników będę chciał też pokazać, jakie aplikacje mam zainstalowane. Także jeśli będziecie zainteresowani, to oglądajcie ten film do końca. I może tutaj powinienem zacząć film od ogólnej pierwszej takiej konfiguracji tego komputera, czyli co zrobić po w zasadzie zakupie go, jak otworzycie pierwszy raz tą klapę, ale myślę, że ten proces jest już na maksa uproszczony i Apple wszystko krok po kroku tłumaczy, co włączyć, jak się połączyć z siecią, jak założyć swoje pierwsze konto jakby użytkownika, że nie ma sensu tak naprawdę do tego wracać. Każdy pewnie z was już to dawno przeklikał i teraz tak naprawdę zastanawia się, co można tutaj zrobić konkretnego już w tym systemie i jak się właśnie w nim poruszać. Generalnie system od Apple trochę inaczej wygląda choćby od Windowsa, z którego najwięcej osób mimo wszystko przechodzi. W związku z tym trzeba się nauczyć pewnych rzeczy, że są one na przykład w innych miejscach, że inaczej coś się robi, ale w gruncie rzeczy zrobicie dokładnie to samo, a może zrobicie nawet to samo w krótszym czasie, czyli wyjdzie jakby jeszcze lepiej. I mniej do rzeczy już. To, na co najdłużej każdy z nas patrzy, to oczywiście ekran. W Windowsie nazywa się to pulpit, na systemie macOS to jest po prostu biurko. Jak zwał, tak zwał. To jest to miejsce, na którym możecie mieć różnego rodzaju pliki, czy też foldery, czy też pokazane dyski. Jak widzicie, u mnie jest dosyć duży porządek, ale jest to spowodowane tylko przez to, że mam tutaj zaznaczoną prawym przyciskiem jakby myszy czy gładzika taką funkcję jak używanie stosów. Jeśli sobie ją odblokuję, to zrobi się totalny miszmasz. W sensie wszystkie mi tutaj wylecą pliki, które gdzieś miałem, dlatego na potrzeby jakby tego filmu to sobie wszystko jakby uporządkowałem w ten prosty sposób i też polecam wam na co dzień z tego korzystać, chyba że musicie jakby otworzyć dany plik, no to wtedy można sobie jakby rozerwać te stosy i one wszystkie wam tutaj się jakby rozpłyną po całym pulpicie, po całym biurku w zasadzie powinienem powiedzieć. Nie ma żadnego problemu, żeby też z tego miejsca, klikając jakby dwoma palcami na gładziku albo prawy przycisk myszy, utworzyć sobie na przykład nowy folder, albo z tego miejsca na przykład sprawdzić też informacje o danym folderze. Z tego miejsca, jeśli wam coś by nie pasowało, to od razu możecie sobie też zmienić tło tego biurka. Tak samo dokładnie w tym samym miejscu, klikając w zakładkę wygaszacz, możecie sobie włączyć właśnie, abyście mieli jakieś tutaj fajne wygaszacze. Jest ich całkiem sporo, więc warto od razu sobie na wstępie to skonfigurować. Natomiast oprócz samego biurka zawsze będziecie też widzieć, no można powiedzieć prawie zawsze, paski. Zarówno na dole, czyli ten dock, jak i u góry, czyli pasek menu, pasek zadań, pasek, z którego możecie tak naprawdę korzystać w różnego rodzaju programach i będą się na tym pasku, na tej belce zmieniały tak naprawdę tylko instrukcje, a raczej polecenia, które możecie wykonywać w ramach jakby określonej aplikacji. To znaczy w aplikacjach graficznych pewnie tam będą rzeczy do zarządzania właśnie edycją, natomiast na przykład w aplikacji muzyka, czy na przykład Safari, jaką jest przeglądarka, będziecie mogli sobie dodawać jakieś poszczególne opcje związane z tymi konkretnymi programami. Niemniej ten górny pasek jest jeszcze o tyle ważny, że tak naprawdę logo firmy Apple będzie wam cały czas towarzyszyć, bo jest to swojego rodzaju takie główne miejsce w systemie, w którym z jednej strony możecie sobie sprawdzić, jakiego Maca macie, jakie są jego parametry, czy macie podłączone jakieś dodatkowe wyświetlacze, czy też ile pamięci jest zajęte. To tak typowo jakby informacyjnie, natomiast z drugiej strony możecie sobie wejść między innymi w coś takiego jak wymuś koniec i tutaj tak naprawdę jest lista aplikacji, która jest aktywna i w momencie, w którym na przykład dana aplikacja, dany program wam się zawiesi, serio, takie rzeczy też się oczywiście zdarzają na systemie macOS, to możecie go w prosty sposób po prostu wymusić koniec i z tego miejsca w systemie zawsze ten program się zamknie. Z drugiej strony możecie tutaj też wybrać jedną z trzech opcji, uśpi, uruchom ponownie, wyłącz, to są rzeczy przystosowane do tego, żebyście ewentualnie właśnie zresetowali wasz komputer albo go wyłączyli, chociaż mówiąc szczerze, ja najczęściej korzystam z opcji uśpi i robię to po prostu albo w przypadku MacBooka klapiąc tą klapę, nie wiem czy tak można powiedzieć, albo po prostu wybierając kombinację Command Option i przycisk z Touch ID, wtedy wasz komputer jakby się blokuje, usypia, jest on ewentualnie też jakby uzbrojony, to znaczy jeśli odejdziecie z waszego biurka i na przykład pracujecie w biurze, to nie musicie się
bać o to, że ktoś do was podejdzie i od razu wam zacznie tam grzebać po komputerze. Natomiast z drugiej strony mamy tak naprawdę centrum sterowania. Jak widzicie, obok tej godziny samego kalendarza jest właśnie taka kropka. Natomiast oprócz tego, jeśli wpniecie sobie w ogóle w tą godzinę, to będziecie mieć centrum tutaj widgetów. Jeśli będziecie chcieli sobie dodać jakieś widgety od poszczególnych aplikacji, to nie ma z tym żadnego problemu. W tym właśnie miejscu możecie to od tak zrobić i będą wam właśnie się wyświetlały te poszczególne wszystkie rzeczy. Ale tak jak wspomniałem, mamy tutaj jeszcze oczywiście centrum sterowania i tutaj sterujecie Wi-Fi, Bluetoothem, jasnością wyświetlacza, dźwiękiem. Możecie sobie tutaj to wszystko zmieniać. Możecie też włączyć na przykład tryb skupienia albo na przykład nie przeszkadzać w momencie, w którym nie chcecie, żeby żadne powiadomienia czy osoby do was dzwoniły, to w tym właśnie miejscu tym wszystkim zarządzacie. I jak pójdziecie w lewą stronę, to tak naprawdę zobaczycie aplikacje, a raczej statusy poszczególnych aplikacji. To są tak naprawdę takie dodatkowe ikonki, które mają możliwość jakby wykonywania takich szybkich czynności, jeśli to deweloper oczywiście ówcześnie skonfigurował i pozwolił na to. Także generalnie jaki program będziecie mieć włączony, on tutaj powinien się pokazywać. Natomiast na dole mamy też bardzo ważną rzecz, bardzo ważny w zasadzie dock. Dock, który przeważnie jest widoczny cały czas, chociaż jeśli byście się uparli, to w preferencjach systemowych możecie sobie to wyłączyć i może on wam się po prostu chować. Natomiast nie polecam tego, jednak wydaje mi się, że taka praca, kiedy macie pod ręką te wszystkie najpotrzebniejsze aplikacje, które oczywiście dowoli możecie tutaj sobie zmieniać, konfigurować, jak wam jest w zasadzie po drodze, ewentualnie nawet usuwać z tego docka, klikając usuń dock. Polecam to jednak mieć mimo wszystko. Natomiast od lewej strony są tak naprawdę u mnie najważniejsze rzeczy, można powiedzieć, chociaż kosz po prawej stronie też robi robotę. Natomiast wracając na tą lewą stronę, bo ona jest dużo ważniejsza moim zdaniem, musicie po prostu pamiętać o tym, że Finder to jest tak naprawdę mój komputer. Tutaj śmiało można powiedzieć, że to jest taki eksplorator plików, który jest wam w stanie pokazać, co macie tak naprawdę na komputerze. Oczywiście pierwszą zakładką jest funkcja AirDrop, dzięki czemu możecie na przykład łączyć się z waszym telefonem. W tym wideo nie chcę się skupiać na funkcjach czy jakiejś całej synchronizacji pomiędzy komputerem a iPadem czy iPhone'em, ale na marginesie mówiąc, właśnie z tego miejsca możecie sobie transportować pliki z i na iPhone'a, a raczej z i na MacBooka, powinienem tak powiedzieć. Pod tym mamy zakładkę z aplikacjami, ale do niej zaraz przejdę, więc tutaj nie będę już tego szeroko omawiał. I macie różne foldery tak naprawdę z biurkiem, z dokumentami, pobrane rzeczy, filmy, muzyka. Natomiast mówiąc o samym Finderze, tak jak wam mówiłem, to jest typowy eksplorator plików. Możecie sobie sprawdzić preferencje systemowe, dzięki czemu jesteście w stanie ustawić, czy na biurku mają się pokazywać na przykład dyski, dyski zewnętrzne, jak sobie jakieś podłączycie, a także macie możliwość pokazywania tagów, które będziecie potem mogli używać w samych plikach. Bo jak widzicie, możecie sobie na przykład ustawić, żeby jakiś folder był otagowany na czerwono, coś innego na żółto, drugie też możemy w sumie zmienić na ten sam kolor, jakiś tu pomarańczowy, i wtedy jak na przykład sobie weźmiecie sortuj, no to możecie zobaczyć sortowanie po tagach i będziecie mieć tak naprawdę wszystkie te opcje koło siebie. Dodatkowych kwestii to pod tym macie jeszcze dysk iCloud Drive, czyli tutaj to jest miejsce, ta chmura od Apple, do której możecie przenosić poszczególne pliki. Następnie mamy ikonkę Siri, dzięki której jesteście w stanie sobie ją po prostu włączyć. Ja akurat czasami z niej korzystam na MacBooku, chociaż najczęściej w postaci HomePoda czy za pomocą właśnie iPhone'a. Swoją drogą, jeśli byście bardzo chcieli jej szybko używać, to możecie sobie też włączyć ją, że ma nasłuchiwać po prostu na Hey Siri. No a teraz kilka słów o aplikacjach, bo tak jak zapowiedziałem na początku, warto również tutaj kilka słów o nich powiedzieć. Powiem wam o takich aplikacjach must have dla mnie, ale też wydaje mi się dla szerszego grona osób, czyli nie są to aż tak stricte specjalistyczne aplikacje, tylko myślę, że większość osób może być właśnie nimi zainteresowana. Część z tych aplikacji jest darmowa, część jest płatna, a część albo większość nawet ma wersję trial, w związku z tym możecie sobie je na spokojnie wypróbować. Linki do nich będą w opisie tego filmu. Jeśli chodzi o sam ten Launchpad, to jest tak naprawdę miejsce z wszystkimi aplikacjami, które macie zainstalowane na waszym komputerze. Jest to swojego rodzaju biblioteka tych aplikacji. Są takie podstawowe jak na przykład App Store, z którego możecie sobie po prostu pobierać wszystkie aplikacje, i to jest generalnie na Macu najbezpieczniejsza forma do pobierania aplikacji, ze względu na to, że macie na 110% pewność, że żaden wirus nie wymknie się wam na komputer. Generalnie problematyczne jest pobranie jakiegokolwiek wirusa na Maca, nie tyle z powodu tego, że ich nie ma, bo one się zdarzają, ale że jest ich po prostu bardzo mało i tak naprawdę ciężko jest sobie zainstalować
pobierać takiego wirusa, jeśli nie pobieracie jakiegoś badziewia z internetu albo z jakichś nie wiadomo jakich stron. Natomiast tak jak wam mówię, ja rekomenduję pobieranie aplikacji właśnie z tego miejsca, z App Store'a, albo po prostu z zaufanych stron od po prostu konkretnych wydawców, konkretnych producentów, deweloperów, którzy mogą poświadczyć jakby autentyczność tego programowania i że nie ma tam żadnego badziewia w nim. Samo następne aplikacje pod tytułem mail, kontakty, kalendarze, przypomnienia, to są aplikacje, które od razu macie wbudowane, więc jeśli jakimś cudem nie wiecie do czego służą, to możecie sobie po prostu zerknąć na nie, poużywać ich chwilę i zobaczycie, czy wam się przydadzą, czy jednak lepiej szukać na przykład alternatywy. Samo takie apki jak na przykład muzyka, podcasty, Apple TV, które otrzymujecie bodajże na 3 miesiące gratis, więc warto sobie też to włączyć, bo z każdym zakupem urządzenia Apple firma jakby daje taki trial, żeby sobie to za darmo potestować, zobaczyć. Następnie mamy takie aplikacje jak Numbers, Keynote i Pages i to są wbudowane darmowe aplikacje i one są tak naprawdę odpowiednikami Excela, PowerPointa oraz Worda. Generalnie macie w nich bardzo dużo opcji. W tych aplikacjach jesteście w stanie naprawdę wszystko zrobić, przygotować sobie jakieś dokumenty, chociaż na pewno Numbers jest bardziej ograniczony aniżeli Excel, więc jeśli pracujecie na jakichś dużych bazach danych, to będzie wam ciężko robić jakieś tam szczegółowe kwerendy, jakieś filtry zakładać i tak dalej. W związku z tym jednak chyba jest lepiej w takim wypadku pobrać sobie mimo wszystko jakiegoś Office 365, bo tak oczywiście na Maca macie możliwość pobrania Windowsowego jakby tego pakietu Office. Później już zostają tak naprawdę aplikacje typowo jakby systemowe, chodzi o Mission Control. Mission Control to jest tak naprawdę aplikacja, która wam pokazuje, co macie otwarte na ekranie i jest wam w stanie zrobić taki ogromny jakby szeroki obraz, dzięki czemu wam wszystkie aplikacje, które sobie otworzycie, będą wam tutaj pokazywały się i możecie w prosty i łatwy sposób jakby sobie po tym wszystkim przechodzić. Z drugiej strony możecie też z tego miejsca kontrolować ilość otwartych biurek i to jest tak naprawdę meritum sprawy, jeśli chodzi o pracę na Macu. Warto mieć tak naprawdę tych biurek 5, może nawet 10 mi się czasami zdarza i na każdym biurku, na każdym pulpicie mieć po jednej, po dwie aplikacje. Wtedy nie macie ogólnie mówiąc takiego syfu na jednym biurku z otwartymi 50 aplikacjami, bo ciężko jest się w tym połapać. Zdecydowanie łatwiej jest mieć jakby na różnych pulpitach przeglądarkę klienta, jakiś otwarty Apple TV do oglądania i tak dalej. Natomiast w tym momencie tak naprawdę dochodzimy do punktu, w którym kończą się takie bardziej popularne aplikacje. Są oczywiście preferencje systemowe, ale do nich później pójdziemy, bo chcę wam pokazać, jak kilka rzeczy skonfigurować i co warto sobie ustawić od razu na początku na Macu. Jest aplikacja Setup od ukraińskiej firmy MacPaw, która jest o tyle świetną sprawą, że kupując u nich abonament macie możliwość pobrania przeróżnych aplikacji na swój komputer totalnie już później za darmo. VLC warto sobie za darmo pobrać z internetu, aby mieć po prostu odtwarzacz, który poradzi sobie nie tylko tak jak QuickTime, który tutaj widzicie z otwieraniem plików MP4, jakiś MOV, ale też jakiś AVI, WMV. Natomiast później dochodzimy do aplikacji, która moim zdaniem jest must have i ona również wywodzi się od firmy MacPaw, czyli od tej firmy, która miała setupa. To jest generalnie aplikacja, która pozwala zatrzymywać Maca w świetnym tak naprawdę stanie. Chodzi mi po prostu o to, że z każdym dniem, z każdym tygodniem na waszym komputerze podczas normalnego użytkowania będą się gromadzić jakieś pliki inne, tymczasowe, jakieś śmieci, jakieś tłumaczenia i tak dalej. Tego jest naprawdę sporo i może się tak okazać, że za kilka tygodni uzbiera wam się na przykład kilka, jak nie kilkanaście dodatkowych gigabajtów miejsca, które będą wam po prostu zalegały na dysku i nic z tym nie będziecie mogli w prosty sposób zrobić, bo ciężko to jest jakby z pozycji palca usunąć, przenieść do śmietnika i tyle. Raczej musicie wejść po prostu do tego programu, on ma sporo zakładek związanych z jakąś optymalizacją, konserwacją i tak dalej, natomiast najlepiej jest sobie kliknąć tą pierwszą główną opcję, czyli skanowanie i właśnie na tej podstawie zostaną jakby wyczyszczone wszystkie takie pliki śmieciowe, pliki tymczasowe i będziecie mogli je sobie w prosty sposób za pomocą w zasadzie jednego przycisku usunąć. A do tego dochodzą jeszcze inne użyteczne rzeczy, jak na przykład plikoskop, dzięki któremu możecie sobie podglądać w prosty sposób pliki czy rzeczy, które macie zainstalowane na tym komputerze. Z drugiej strony na przykład możecie korzystać ze świetnej funkcji, jaką jest niszczarka, czyli w momencie, w którym chcecie unicestwić dany plik, na przykład jakieś zdjęcie, którego nie chcecie już później odtwarzać, ani nie chcecie, żeby ktoś kiedyś ewentualnie odzyskał przez specjalny program dany plik, to możecie sobie go tutaj wybrać i wtedy będziecie mieli pewność na 110%, że nikt wam go po prostu już nie odzyska. Natomiast jeśli z kolei macie jeszcze jakieś inne urządzenia firmy Apple i chcecie na przykład transferować sobie różnego rodzaju pliki z komputera na wasz właśnie sprzęt, to polecam wam zainstalować jedną z takich aplikacji do ogarniania tego wszystkiego. Jest nią na przykład właśnie iMazing, w którym od razu widzicie wszystkie rzeczy, które macie na tym telefonie. Jest to swojego rodzaju taka alternatywa do iTunesa. Ja o niej nagrywałem wiele filmów na kanał, w związku z tym jeśli będziecie zainteresowani, to możecie sobie ją tam dokładnie sprawdzić. Natomiast w prosty sposób z tego miejsca możecie sobie też przenosić przede wszystkim na przykład zdjęcia,
zdjęcia na wasz komputer, przenosić muzykę, można też deinstalować z tego miejsca od razu aplikację, no i na przykład też zrobić samą kopię zapasową waszego telefonu. To jest akurat ważne moim zdaniem, bardzo ważne. Jak widzicie, tutaj sobie zaznaczacie to wszystko i w prosty sposób będzie wam się na przykład robiła kopia zapasowa waszego iPhone'a, ale działa to również oczywiście z innymi urządzeniami, więc jeśli macie na przykład iPada, nie ma też z tym żadnego problemu. No i z następnych takich pożytecznych aplikacji, które możecie dostrzec na tym pulpicie, jest to Ulysses. Jest to, no można powiedzieć, narzędzie, edytor do pisania tekstu, w którym nie rozpraszacie się, a mimo tego macie możliwość korzystania z naprawdę dużej ilości zaawansowanych opcji, w tym technologii Markdown. W związku z tym, jeśli piszecie na przykład jakieś dłuższe artykuły na bloga, do jakichś artykułów, no to w prosty sposób, ucząc się za pomocą jakiegoś samouczka tej składni, możecie po prostu od razu przygotowywać sobie artykuł na wyżej, na te wcześniej w zasadzie wymienione strony. Dodatkowo macie możliwość tutaj prostego wklejenia linków, jakichś obrazków, tylko musicie po prostu wiedzieć, jak to konkretnie robić, a także możecie oczywiście mieć spisane od razu ilości słów, znaków, które użyliście w tym tekście, więc też to czasami się przydaje. Natomiast dla mnie największą zaletą jakby tego rozwiązania, tej aplikacji jest to, że po prostu nic was tutaj nie rozprasza i w swobodny sposób możecie sobie przygotowywać daną treść. Ja na przykład tutaj przygotowuję często scenariusze do filmów, jak coś dłużej piszę, no i naprawdę robi to konkretną robotę. Apka jest dostępna nie tylko nawet na system macOS, ale również na iPady, iPhony, w związku z tym tam możecie sobie za pomocą chmury dokończyć na przykład dane artykuły, jak jest jesteście gdzieś w trasie czy coś. Wszystko działa w obrębie jednej subskrypcji, więc jeśli sobie dokupicie dostęp na jednym urządzeniu, to tak naprawdę cały czas już to będziecie mieli. No i później jeszcze dochodzimy do aplikacji AnyTrans for iOS. Jak ja wam mówiłem, jest kilka takich aplikacji na rynku. Drugą z nich jest właśnie AnyTrans, dzięki której macie możliwość robienia również backupu, transferowania plików z i na iPhone'a, zarządzania tak naprawdę całym ekranem w waszym telefonie, no i przenoszenia wszystkich rzeczy, wszystkich plików, jakichś folderów, które będziecie chcieli mieć albo na komputerze, z telefonu albo z komputera na telefonie. Natomiast to jest o tyle fajne, że wystarczy tutaj tak naprawdę przeciągnąć sobie dany plik i on od razu będzie wgrany właśnie na to urządzenie. Tutaj fajną dodatkową rzeczą jest to, że jeśli na przykład zmieniacie sobie iPhone'a, to też w prosty sposób dzięki temu programowi możecie sobie wszystkie pliki od razu przerzucić właśnie z jednego tego starszego iPhone'a na ten właśnie nowszy model. No i z drugiej strony jest tutaj taka fajna opcja, raczej narzędzie, dzięki któremu możecie sobie konwertować zdjęcia HEIC, czyli w tym formacie jakby aplowskim, na normalny na przykład JPEG. Tak samo tutaj jest w zasadzie też narzędzie do zarządzania dzwonkami, a raczej do tworzenia dzwonków, bo jeśli byście sobie sami chcieli stworzyć dzwonek na iPhone'a, to będzie to skomplikowane. On musi raczej przejść przez pewien proces konwersji. No i z innych aplikacji kiedyś bym wam też zarekomendował 1Password, ale mówiąc szczerze, ja już od niego powoli odchodzę. Staram się wszystkie swoje hasła przerzucać do wbudowanego pęku kluczy od Apple, ze względu na to, że jak ostatnio czytałem, on się staje powoli bardziej, lepiej zabezpieczony aniżeli właśnie 1Password. Z drugiej strony 1Password ma coraz to mniej jasną politykę, jeśli chodzi w ogóle o zarządzanie tą aplikacją. Na z pozostałych rzeczy rekomenduję na przykład zainstalowanie sobie Google Chrome jako alternatywnej przeglądarki. Ja wiem, a raczej korzystam sam bardzo często z Safari, ale naprawdę Google Chrome umie się czasami przydać. Warto też mieć tą aplikację do zipów, czyli na przykład Unzip albo do jakiś Anchiriver. Pixelmator Pro to jest z kolei aplikacja do grafiki, ale tak jak wam mówiłem, to jest taka sama w zasadzie aplikacja jak na przykład Final Cut czy jakiś kompresor, który jestem w stanie sobie obrobić jakąś grafikę, przygotować zdjęcia do edycji, albo tak jak w przypadku Final Cut'a akurat zrobić film, zmontować go, jakieś wideo, także to są już bardziej poważne aplikacje, chociaż mówiąc szczerze, ja akurat tutaj nie mam zainstalowanej, ale można spokojnie za darmo sobie pobrać z App Store'a, bo każdy użytkownik nowych komputerów Apple to ma, iMovie, czyli taki prosty program do edycji, który w zupełności wystarczy do zmontowania filmu z wakacji, jakiegoś filmu z urodzin i tak dalej. Pozostałych rzeczy, które tutaj pominąłem, jest na przykład NordVPN. To jest klient usługi VPN, z której ja korzystam akurat na tym komputerze i w zasadzie na wszystkich swoich urządzeniach. Z jakiegoś VPN-a zawsze warto korzystać, no i tak jak wam mówię, ja akurat jego rekomenduję. Jeszcze macie z moim linkiem, z tego co pamiętam, fajny rabat, w związku z tym, jeśli będziecie zainteresowani, to możecie sobie go również wypróbować. Jeśli z kolei używacie zamiast iPhone'a na przykład Androida, to może wam się przydać aplikacja Android File Transfer, dzięki której chociażby będziecie w stanie kopiować sobie zdjęcia czy jakieś filmy właśnie z waszego telefonu na komputer. No i są jeszcze aplikacje
aplikację pod tytułem Skype Messenger, ale to raczej każdy z Was kojarzy. Ja bym chciałem pokazać takie moje bardziej wyjątkowe, a raczej aplikacje, z których ja po prostu częściej korzystam, a mniej osób o nich wie, no bo są oczywiście takie aplikacje jakieś mega popularne, o której każdy tam wie, to o nich bez sensu jest mówić. I jak już sobie powiedzieliśmy, jak wygląda zarządzanie samym tym komputerem, jakie aplikacje warto sobie zainstalować, to kilka rzeczy, co warto sobie ustawić na tym komputerze. Aby to zrobić, oczywiście musicie wejść w preferencje systemowe i na początek warto sobie sprawdzić, czy w Apple ID macie na pewno zaznaczone, aby Wasz MacBook czy Wasz komputer miał włączoną opcję Znajdź mój Mac. To Wam zagwarantuje to, że jeśli ktoś Wam ukradnie ten komputer bądź go, nie wiem, zgubicie, to będziecie mogli w jakimś stopniu go odzyskać, bo oczywiście te najnowsze jakby urządzenia łączą się też między sobą, dzięki czemu macie możliwość znalezienia takiego sprzętu, nawet jeśli on się wyłączy i nie będzie miał połączenia Wi-Fi. Oczywiście to jest dokładnie to samo konto, które macie na iPhone'ie czy na iPadzie, więc wpinając się do tej samej sieci jakby z tym kontem, macie możliwość korzystania z wszystkich innych jakby tych dobrodziejstw czy funkcji, które pozwalają na przykład odbieranie połączeń z Waszego iPhone'a na komputerze albo pisania wiadomości właśnie. Jeśli przejdziecie sobie z kolei do zakładki ogólne, to jest dosyć ważna kwestia, jeśli chodzi o wybór na przykład wyglądu i możecie sobie włączyć wygląd jasny albo ciemny, albo automatyczny. Ja Wam polecam sobie to zrobić ze względu na to, że wtedy w zależności od pory dnia będziecie mieć albo jasne podświetlenie, albo to ciemniejsze. Z drugiej strony możecie tutaj sobie wszystkie rzeczy ustawić z tych bardziej podstawowych, łącznie z przeglądarką internetową, która ma być ustawiona jako domyślna, także również warto sobie to zrobić, aby mieć po prostu nad tym kontrolę. Tam możecie tutaj sterować całym dokiem, powiększać go, pomniejszać. Warto mieć też tutaj włączony efekt Gina, dzięki czemu macie jakby ten fajny efekt schodzenia danych aplikacji. No i jest gro tutaj jeszcze innych rzeczy, które możecie sobie ustawić, na przykład konta internetowe, żebyście mieli wpięte, wtedy będziecie mogli po prostu pobierać maile albo korzystać z jakichś innych aplikacji, więc tutaj to wszystko trzeba sobie na spokojnie ustawić. Jak samo Wam mówiłem, hasła to jest tak naprawdę pęk kluczy, więc warto je w ogóle zabezpieczyć, a raczej Wasz komputer jakimś naprawdę ciężkim hasłem, żeby ktoś później nie dobrał się do tej Waszej bazy danych. Jeśli chodzi o Apple Pay, warto sobie je skonfigurować. Ja nawet jeszcze tego nie zrobiłem, bo najczęściej płacę iPhone'em, ale również można za pomocą komputerów Mac. Jeśli z kolei sobie wejdziecie w zakładkę użytkownicy i grupy, to będziecie mogli sobie włączyć jakieś dodatkowe konto i to również polecam od razu zrobić, ze względu na to, że później ktoś do Was przyjdzie, nie wiem, dziecko, albo żona, albo gość. Będziecie chcieli jakiemuś znajomemu coś pokazać na komputerze, albo dać mu go po prostu, żeby sobie, nie wiem, sprawdził coś, zalogował się na swoją pocztę, to bez sensu, żeby robił to na Waszym kompie, a raczej na Waszym koncie. Lepiej mu dać po prostu osobne konto i niech sobie on tam wszystko robi, a żeby nie miał po prostu dostępu do Waszych plików i tak dalej. To jest jakby takie związane z ochroną czy jakąś prywatnością. I w zasadzie, jak ja już o tym mówię, to warto przejść również do tej zakładki, ze względu na to, że w tym miejscu będziecie sterować całą Waszą prywatnością, a także jakby zabezpieczeniami samego komputera. I o ile możecie sobie w prosty sposób włączyć jakieś usługi lokalizacyjne czy aplikacje, które mogą wykorzystywać Wasze zdjęcia, kamerę i tak dalej, to polecam się w szczególności skupić na tym, żeby na przykład wymagać hasła od razu po uśpieniu ekranu, wygaszeniu komputera, co skutkuje tym, że jak opuścicie klapę, to Wasz komputer się jakby uśpi i będziecie w 100% wylogowani. Ktoś będzie musiał, a raczej Wy, podać Wasze hasło, aby się zalogować. To jest po prostu związane z bezpieczeństwem. Tak samo file valut warto jest mieć włączone. On może przez pewien czas jakby powodować, że będzie troszeczkę mniejsza wydajność, bo będzie się szyfrował dysk, ale to jest bardzo ważna sprawa, żeby zabezpieczyć po prostu dane na Waszym dysku, także to koniecznie też włączcie. No i miejcie też włączoną zaporę systemową, zaporę sieciową, aby mieć po prostu zabezpieczenie przy przeglądaniu samego internetu. W sieci możecie sobie, tak jak w ustawieniach Bluetooth, w zasadzie ustawiać wszystkie te łączności, tak samo dźwięk, to są dosyć podstawowe rzeczy, można sobie tutaj to przeklikać, ale tutaj na tym się nie chcę skupiać, bo chcę jeszcze kilka słów powiedzieć o tym, że warto sobie ustawić na przykład, aby w ustawieniach gładzika mieć wszystkie albo prawie wszystkie rzeczy zaznaczone, jeśli chodzi o te ptaszki. Możecie sobie tutaj również ustawić siłę nacisku tego gładzika, szybkość ruchów. Ja strasznie nie lubię takich wolnych ruchów, a one są, z tego co pamiętam, domyślnie ustawione, więc polecam Wam sobie zmienić to, abyście mieli tak to szybkie jakby te przewijanie. To samo możecie oczywiście zrobić z myszką, natomiast ja nie korzystam z myszki Magic Mouse. Ja korzystam właśnie z opcji od Logitecha, która łączy mi się też z innymi komputerami, więc ja akurat z tej zakładki myszka nie korzystam, więc jej tutaj nie będzie. No a jeśli bylibyście na przykład zainteresowani tym, jak działa Wasza bateria, a raczej jak często korzystaliście z komputera, to też w prosty sposób możecie sobie to sprawdzić, właśnie klikając w baterię i tutaj macie tak naprawdę historię Waszego zużycia. I swoją drogą mówiąc o baterii, tak samo jak w przypadku telefonów, nie rozładowujcie komputera do zera. Ładujcie ten laptop gdzieś o 20%, 30% najlepiej do góry i można później ładować ten komputer i użytkować go. Nic się nie będzie działo z tą baterią. I o ile nie ma większych problemów, żeby nawet dłużej siedzieć na ładowarce z tym komputerem, czyli
użytkować go, a jednocześnie ładować, nie powinno nic się stać, to radzę raz na jakiś czas jakby zrobić tak, aby ta bateria sobie mimo wszystko zeszła, żebyście mogli ją normalnie doładować. W ogóle raz na jakiś czas polecam Wam nie usypiać komputera, tylko go całkowicie zgasić. Niech sobie on na przykład pobędzie wyłączony przez całą noc, później go odpalicie i to będzie na pewno też dla niego dobre. Natomiast dobre dla Was na pewno będzie też to, żeby robić sobie kopie zapasowe. Tak jak Wam mówiłem, aby robić kopię zapasową iPhone'a, tak też polecam robić kopię zapasową za pomocą właśnie tutaj na przykład Time Machine. Możecie sobie podłączyć dysk zewnętrzny, możecie to zrobić po sieci i może to się odbywać cyklicznie, automatycznie jakby bez Waszej wiedzy, albo tak jak na przykład u mnie, możecie właśnie raz na jakiś czas sobie zrobić tą kopię zapasową, jeśli wiecie, że na przykład macie dużo ważnych plików. Natomiast rzeczy, które na pewno jeszcze Wam ułatwią korzystanie na co dzień z komputera, to nauka podstawowych skrótów i tutaj generalnie chodzi mi o te skróty dostępne z poziomu klawiatury. Macie tutaj listę takich naprawdę podstawowych, są oczywiście też te bardziej zaawansowane w postaci tego, że możecie szybciej sobie przechodzić za pomocą na przykład Command Tab pomiędzy aplikacjami, czy otwierać w ogóle nowe zakładki w Safari. To się po prostu na co dzień przydaje, chociaż wiem, że mało osób na początku z tego korzysta, więc warto jakby mieć wydrukowaną taką listę gdzieś koło komputera i sobie na nią po prostu zerkać, bo bez tego raczej się szybko nie nauczycie. I tak samo polecam Wam korzystać z gestów na systemie macOS na poziomie gładzika, czyli tak naprawdę za pomocą 2, 3 albo 4 palców jesteście w stanie wywołać jakąś komendę, wejść w jakieś narzędzie, włączyć na przykład Mission Control, przeciągając 4 palce ze środka do góry. Te gładziki czy myszki Magic Mouse, które mają naprawdę rewelacyjne gesty w połączeniu ze świetnie przystosowanym systemem operacyjnym, powodują, że Wasza praca staje się po prostu łatwiejsza, szybsza, bardziej efektywna, więc naprawdę zachęcam jakby do korzystania z tego. Oczywiście to nie jest tak, że tych skrótów nie da się zmienić, bo ja na przykład swoje niektóre zmieniłem pod swoje preferencje. To oczywiście również można zrobić z poziomu ustawień w klawiaturze, czyli dodajecie sobie jakiś skrót i możecie go konfigurować, czym ma być jakby wyzwalany. Tutaj też możecie na przykład dodać, aby podstawiały Wam się w ogóle skróty, a raczej słowa pod skróty, które sobie utworzycie, czyli na przykład jeśli nie chcecie pisać, ja wiem, dzień dobry, to możecie sobie zrobić, że pod kliknięciem 2D od razu Wam się to słowo podczas edytowania, podczas pisania tekstu pojawi, także warto również zawczasu właśnie sobie to ustawić. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o takie bazowe rzeczy związane z korzystaniem z komputerów od Apple, z Maców, mówiąc popularnie. Wiadomo, że one się trochę różnią w zależności od modelu, który kupiliście, w zależności od tego, czy też jest wyposażony w autorski procesor, dzięki czemu macie możliwość na przykład korzystania z takich udogodnień jak otwieranie aplikacji, czy na przykład grania w gry z iPhone'a na Waszym Macu, czy też po prostu nie, bo w tych intelowskich rozwiązaniach tego niestety nie ma, chociaż tam w prostszy sposób możecie sobie zainstalować Windowsa na drugiej partycji, a tutaj z kolei nie, także jest generalnie jeszcze kilka rzeczy niezastosowanych w tej nowej architekturze, ale to już są trochę bardziej skomplikowane też rzeczy, więc w dzisiejszym filmie raczej o tym nie chcę już mówić. Tak jak Wam mówiłem, linki do aplikacji, które pokazywałem Wam w filmie, będą w opisie tutaj pod tym materiałem, tak żebyście mogli w prosty sposób do nich przejść, jeśli Wam się coś spodoba. No a ode mnie to już było na tyle. Myślę, że z czasem wrócę do Was z odcinkiem z trochę bardziej zaawansowanymi rzeczami na systemie Mac, ale myślę, że to jest taka instrukcja, w zasadzie takie pierwsze kilkanaście rzeczy, które warto zrobić po zakupie, aby odnaleźć się jakoś w tym systemie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeśli ten film Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć!